O, dobrze, dobrze, jest git. Ogólnie scenerię tego poziomu bardzo lubię. Tutaj ten taki, wiecie, wodospad w tle płynący. Świetna sprawa w sumie. Ładnie tutaj ogarnęli, muszę przyznać. Gdzie tu jeszcze będzie Tiki Mask? Oto jest pytanie. O, 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 widzę. Nie uciekniesz przede mną, kurde. I to tyle. Właśnie na tym polega ten cały rail event. No, rail grind event. Ale oczywiście, żeby potwierdzić nasze 100%, to jeszcze raz się tutaj wybiorę i przy okazji nagrinduję sobie trochę tych mojosów. Tak więc widzimy się pod koniec. No, i jesteśmy już na samym końcu. W tle mogliście tam jeszcze usłyszeć przy okazji widownię, która tam biła nam brawo. Oczywiście jest to ten sam sound effect, który mogliśmy usłyszeć w Crashu Tag Team Racing. No i dobra. Jako, że mamy tutaj wszystkie eventy w Entrapment Island zaliczone, więc nadszedł czas na zaczęcie drugiego i zarazem ostatniego poziomu głównego przed walką z bossem, a jest to Entrapment Temple. Let's go! No cóż, co mogę powiedzieć na temat tego poziomu? Jest w sumie początek tego poziomu jak najbardziej git, aczkolwiek mam wrażenie, jakby poziom był zbyt spokojny, jeżeli mam być szczery. Tak jakby trochę to nie pasuje do tego poziomu. Dobra, Bouncer, chodź, osiądziemy cię. Aha, fajnie, tutaj nam zostaliśmy zamknięci, świetnie. Nie możemy przejść już z powrotem, oczywiście, że nie. Tutaj w ogóle fajne jest to, że mamy tutaj głowę węża. To trochę przypomina mi, jakbyśmy, kurde, zwiedzali jakąś tajną część Hogwardu. Bo wiecie, głowa węża. A z czym kojarzy się wąż? Oczywiście z naszym Slytherinem, albo ślizgonami, kurde. Dobra, co mi z tego, że mam Tiki Mask, skoro nie mogę się cofnąć, więc... Geronimo! No sorry bardzo, ja tu chcę robić 100%, nie? Tak więc raz jeszcze. Na początku spójrzmy, co jest tutaj na dole. Na dole mamy Spider-Manki. Nic nadzwyczajnego. Mogę w sumie osiąść, Spider-Manki. Dobra, to było epickie. To było epickie. Dobra. Zostałeś pociśnięty, kurde, Bouncer. Tutaj na dole nic nie mamy? Mamy skrzynkę, kurde, ja bym miał skrzynkę ominąć. Ludzie, kochani. Dobra, nie przechodzimy teraz tędy, bo teraz trzeba dostać się do góry. Ale mimo co warto eksplorować poziom, dlatego że ten... Fajnie robić się po prostu 100% w tych poziomach. O! I tutaj kolejny plusik dla twórców, że zrobili właśnie takie coś. Chociaż to trochę wygląda tak, że tutaj po lewej i po prawej stronie spływa sobie woda, a na dole powinno być coś, co Crasha powinno uratować, no bo wbrew pozorom, no chyba Crash jakby spadł z takiej wysokości, to raczej nie zrobiłby sobie krzywdy, bo by wpadł do wody. Ale dobra, nie wnikam w to. Może woda w świecie Crasha to jest mit. Ona jest, wiecie, taka bardziej mityczną wodą i w zasadzie woda nawet może coś zrobić, więc dobra, okej, nie będę tutaj tego kwestionował. Mamy kolejnego Bouncera, którego warto byłoby osiąść. Chociaż Bihonda byłby lepszy, wbrew pozorom. I po raz kolejny głowa węża. Ogon węża! Kurde. Z Shaolin. Spider-Manki po raz kolejny. Na hita poszedł. Raczej poszła Spider-Manki, albo poszło. I myk! Dobra, może nie to. O, przecież mogę też tak zrobić, kurde. Trójkątem mogę... ładnie niszczyć sobie te skrzynki i pokonywać przeciwników. Czemu o tym wcześniej pomyślałem? Widać, że Cortex chyba ma jakieś zamiłowania do wody, no bo kurde, tyle tej wody w tym poziomie, że to jest hit, nie?
Ale jedyne, co mi się nie podoba trochę w tym poziomie, to jest muzyka. W sensie, soundtrack jest jak najbardziej fajny, bo jest taki, wiecie, spokojny i tak dalej, ale ten soundtrack w ogóle mi nie pasuje do tego typu poziomu, bo jednak to jest temple, wiecie, świątynia i tak dalej, a świątynia powinna kojarzyć się z czymś takim mroczniejszym trochę, a tutaj taka zbyt spokojna muzyka leci, jakby w sumie, ej, jesteś w świątyni, w sumie to w dupie to mamy, że jesteś w świątyni, ważne, że jesteś, nie? Rozumiecie, o co chodzi. Tutaj już będę musiał pokonać niestety Spider-Manki, dlatego że potrzebujemy trochę mocniejszego tytana, bo mamy tutaj 100 skrzynek, takich dosyć twardych skrzyneczek. Jest, jest bouncer, kurde. No, z kopniaka mogą go też pocisnąć, kurde. Czemu nie pomyślałem? Kurde, te odgłosy są przerażające trochę. O! I ładnie, kurde. To, co chcieliśmy, to mamy. Co z tego, że się, kurde, obronisz? Jak i tak już zaraz padniesz. Ty w ogóle nie wiem, po co to jest. W sensie, pewnie dla ozdoby, ale, kurde, mam trochę wrażenie, jakby tutaj twórcy chcieli zrobić tak, żeby Crash się trochę poślizgnął, nie? Po tej wodzie. Ale coś im nie pykło. Szybko przyszło, łatwo poszło. I kurde, ile tutaj wody, ja pierdzielę. Sorry, że tylko na to zwracam uwagę, ale kurde, na chwilę obecną to jest coś, co tutaj mnie najbardziej, kurde, nie mogę powiedzieć, że podnieca, ale bardzo mnie fascynuje. Bo troszeczkę sobie nie wyobrażam innego konceptu, jeżeli chodzi o ten poziom. Na tą chwilę. Przynajmniej sobie nic innego nie potrafię wyobrazić. No może poza soundtrackiem, który no mógł być po prostu troszeczkę lepszy. Dala Bichonta, zamknij mordę. Osiadamy tutaj ciebie. Niszczymy Spider-Manki i pozostałych tytanów. I jedziemy z Koksem, żeby skopać jeszcze dupę Tajniemu, bo jemu to trzeba tym bardziej skopać. Bo ponieważ tak, bossem Entrapment Island jest nie kto inny jak Tiny Tiger. A potem już nam pozostaje tylko Dr. Neo Cortex. Masakrycznie, jak jest teraz gorąco, moi drodzy, na podwórku, to jest naprawdę przegięcie pały, nie? Niby, kurde, wiosna, a to zapowiada się, jakby już lato w sumie było. A co to był za odgłos, kurde? Nietoperzyka, ha, ha, ha. Z tego The Wrath of Cortex. Ha? Myślicie, że ja nie poznaję? Dałem dupy. Ja powiem tutaj Bichondę osiąść i teraz zniszczyć tę skrzynkę. A teraz jak ja to zniszczę? No, tak to nie zniszczę, tak to sobie mogę cydynie w dupie pogrze... nie, czekajcie, jest tu Bichonda. Chodź tu. Chyba się nie zamknęły drzwi przede mną, co nie? Połowa mojosów zebrana! Jej! Dobra, nie, nie zamknęły się, jest git. 411. Ale kurde, trochę smutne jest to, że koncept tego poziomu w zasadzie opiera się tylko na tym samym, że w zasadzie twórcy tutaj nie dodali żadnych takich ciekawszych atrakcji, bo na razie co my mamy, to tylko prostą drogę, gdzie po bokach mamy tę samą scenerię, czyli woda kapiąca w dół. Czyli po prostu takie pseudo-wodospady. I nie żeby coś mi to naprawdę nie przeszkadza, bo wręcz przeciwnie, ja coś takiego lubię w grach, nie? Ale w tym wypadku to wydaje mi się, że zbyt bardzo to wykorzystali, nie? Jakby mogli coś innego zrobić jednak na to miejsce. Ale dobra, nie będę się czepiał, bo ja jestem ostatnią osobą od czepiania się. Okej. Dobra, 450. O, armadillo, mamy walkę tutaj z pierwszym takim minibossem. No, to świetna walka, po prostu, kurde, czadowa, jakby to powiedział
pan Mr. Zakolnikow. I teraz musimy, kurde, operować myszką. Co jak co? Z tą myszką jeszcze jako tako łatwo jest, ale wyobraźcie sobie jak granie w tę grę na normalnym sprzęcie, na DS-ie. Znaczy, pewnie byłoby łatwe, no ale... Wydaje mi się, że jednak... Mi by było na przykład by ciężko się przekonać do czegoś takiego. Ale ja to ja, wiecie jak to jest. Bracy! Gińcie mi, kurde, frajerzy jedne. Zaraz zginę, zaraz zginę, zaraz zginę! Oj, to jest pewne, że ja zginę, nie dam rady tym. Dobra, wolę wysiąść już z niego. Niech zginie. Słyszycie, kurde, to był odgłos tego z The Wrath of Cortex, tych nietoperzy. Patrzcie, jaki ja jestem, kurde, sprytny. Że ja to ogarnąłem. No dobra, może nie sprytny, ale wiecie, o co chodzi. No, mamy już ponad połowę mojosów zebraną. Pewnie i tak nie uda mi się wszystkich zebrać, no bo po co? Ja szczęścia nie mam, kurde, do tej gierki. Przynajmniej na chwilę obecną. Dobra, trzeba tam doskoczyć. Miałem przez chwilę wrażenie, jak ja bym tam na dół spadł, nie? Ale to byłby, kurde, fail, nie? To byłby fail roku. Czy nie będzie tutaj innego tytana poza bracami? Chyba nie będzie. Dobra, chyba będziemy mogli tutaj wrócić nawet. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zauważyłem, kurde, coś, co troszeczkę jest, mówię, no... Ja chyba na ten temat już wspominałem w drugim odcinku, albo właśnie w tej drugiej sesji. Ale zauważyłem, kurde, że... Jak się za dużo wrogów... Wiecie, pojawi na ekranie, to później jest taki problem, że to są spadki FPS-ów, nie? No i przy okazji, kurde, moja śmierć. Za dużo wrogów w jednym miejscu się pojawiło. Aha, i tutaj mamy dopiero checkpoint. Co to za dziwne odgłosy? Ja pierdzielę, to on brzmi jakby chrapał, kurde. Jakby w jakiejś śpiączce był, kurde. O, patrzcie, maska. Ominąłbym. A, widzicie, kurde? Warto było tutaj wrócić. Warto było zginąć. Dziękuję ci, Bihonda, który się na mnie rzucił z bratsami. Tu przy okazji będę mógł sobie powybijać bratsy. I pozdobywamy mojosy. Może ten poziom w końcu nam się uda zrobić na 100% poza tymi dodatkowymi challenge'ami. Bym miał święty spokój już zrobieniem 100%. Wtedy bym musiał tylko... wrócić do poprzedniego poziomu, no ale no, da się to przeżyć, da się to, kurde, zrobić. Dobra, 573 na 800, czyli teraz tak. Według moich obliczeń jeszcze będą dwie sekcje tego poziomu, w najgorszym przypadku jedna i to będzie ostatnia, gdzie będziemy mieli exit, kryształ i walkę z tajnim, więc... Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. A tymczasem atakujemy Bihondę numer 2. Szkoda, że te Bihondy mają tylko jeden kolor, że nie ma czegoś takiego, że są różnokolorowe. I to jest jakby coś, co lubiłem w
tych w Tytanach na PS2, no i na Game Boya. A to jest Tiki M, bodajże on się tak nazywał, ten Tytan. Tiki M. Jeden z najpotężniejszych Tytanów w sumie. Wow, kurde. Czekajcie, co on może robić? A, spina, tak. Wow, co to w ogóle jest? Co to było najlepszego? The fuck? Dalej, 619. Teraz zobaczymy, czy czasem nie ma tutaj żadnego czegoś schowanego. Warto mieć jednak tutaj to wszystko na uwadze, no bo wbrew pozorom, jak widzieliście zresztą w poprzedniej sekcji, twórcy usunęli, no, schowali tam Tiki Mask i skończyło to się, jak się skończyło. To jest, podejrzewam, ostatnia sekcja już nasza przed exitem. Tu nie ma nic? Nie ma. Więc... Wahoo! Osiadamy Spider Małpę. Lecimy do przodu. O, tam mamy rundę bonusową, widzę już. I startę skrzynek dużych. Dobra, jest jeszcze chyba nadzieja, że będzie 100%. Jest jeszcze nadzieja, moi drodzy, jest jeszcze nadzieja. Dobra. Jezus Maria, jaki gówniany humor w tej gierce jest. Dobra, wiem, na czym polega ta runda bonusowa. Ta runda bonusowa w sumie polega na tym, że trzeba, tak jak w każdej to innej rundzie bonusowej, no wiadomo, iść w prawo i niszczyć skrzynki, więc tutaj mój komentarz no nie zabłysnął za bardzo. Ale skąd wiem, na czym ona polega? Dlatego, że ja sobie tą rundę bonusową ćwiczyłem. Tak, ostatnio sobie z chłopakami na Discordzie gadałem, czyli z Nero, Zakolakiem, Chomskim, Pixelem. I przy nich sobie ćwiczyłem, że tak powiem, tę rundę bonusową. I to jest Tiki Maska, która oznacza jakby właśnie zaliczenie rundy bonusowej. Czyli to będzie jedna z ostatnich Tiki Mask. O ile już nie jest ostatnią. Kurde, animacja wybuchu jest dosyć podobna do tej właśnie flashowej animacji z Crasha na Wyspę Gier. Dobra, nie ma tutaj żadnej innej skrzynki, więc gitara się ma, poziom zrobiony. Ta, tutaj już pamiętam tę końcówkę. Tutaj już teraz będzie koniec, moi drodzy. Tutaj u góry nic nie ma, więc nie ma czego się martwić, nie ma o co się martwić. Kurde, co mi się tak ten język plącze, cholera jasna. Trzeba to zrobić, kurde. Trzeba to zrobić, zmienić i co tylko zrobić, kurde. Byleby się nie plątał tak ten język. Żebym mógł, kurde, spokojnie godać, a nie jak jakiś, kurde, robot. Robot boy, kurde. Okej. Drzwiczki nam się odblokowały. Tu chyba będzie maska. Nie? Mojosy. Czemu w ogóle leci muzyka, jakbym znowu walczył tutaj z hordą tytanów? Czasami to się buguje w dziwny sposób. Dziwne. No, nie doskoczę tak, wydaje mi się, więc sorry. Musisz zginąć, ziomek. Tutaj nawet nie było sensu osiadać jakiegokolwiek tytana, dlatego że i tak mamy tutaj właśnie taką sekcję. Czy ja tam słyszę exit? Czy co tam? A nie, to Tiki Mask, okej. Ja pierdzielę, taki podobny dźwięk był, nie? Dobra, nic po prawej nie ma. Okej. Ja pierdzielę, co za gówniany humor w tej gierce jest. Widać, że kurde, tak, Team Racing. Humor. 802. Okej, checkpoint, czyli to oznacza, że jeszcze poziom trwa w najlepsze. Tu będzie teraz właśnie te dwie odległe ścieżki. Jedna po lewej, druga po prawej.
przynajmniej sobie trochę pogrindujemy i będziemy mogli przed walką z samym Tinym ten, zupgrade'ować sobie Crusha. Kto wie, będzie może miał już maksymalny pasek zdrowia. Okej, tutaj widziałem. Nic po drodze nie ma? Nie. Ja pierdziele. Ogarnijcie się z tym!